W Łukowskim Ośrodku Kultury otwarto wystawę Polska Walcząca. Symbolicznego otwarcia wystawy dokonał członek zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków, Bolesław Skwara. Jest to kolejna wystawa, na którą zapraszamy nie tylko młodych ludzi, ale wszystkich mieszkańców i nie tylko Łukowa, ale także myślę, że powiatu łukowskiego. I stawę realizujemy razem z lubelskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, z którym w tej chwili wchodzimy w szersze trochę porozumienie. Wystawa jest poświęcona przywódcom przede wszystkim państwa, nie chciałbym nazwać podziemnego, bo wiem, że jest to ahistoryczne, nie ma takiego sformułowania, ale to, co wydarzyło się w Polsce po roku 1944, wymyka się jakimkolwiek definicjom, czy to wojny domowej, czy to walki o nawet utrwalanie władzy ludowej, trudno tego nazwać. To była regularna wojna nie między braćmi, co bym definiowało, że jest to wojna domowa, ale to była wojna o wolność. Oczywiście nie są to historie jednoznaczne. Ja tu pragnę zapewnić, że nie zamierzamy budować sztucznych pomników, ale chcemy pokazywać prawdziwą historię prawdziwych ludzi, ludzi z krwi i kości, ludzi, którzy zarówno kochali, nienawidzili, oddawali swoje życie za ideę, być może nie do końca będąc świadomymi, jakie będą konsekwencje, czyli jakie będzie to państwo, w wyniku tej ofiary powstanie. Tak jak powiedziałem, dla mnie historia żołnierzy wyklętych jest bardzo skomplikowana. Nie, ona się wymyka jakimkolwiek definicjom i regułkom. Bardzo łatwo popaść w jakieś skrajności i chcemy przede wszystkim zachęcać młodych ludzi, żeby szukali historii żołnierzy wyklętych we własnych rodzinach, historii prawdziwych. Tam, gdzie w tych rodzinach jeszcze się pielęgnuje tą tradycję, przez wiele, wiele lat nie mówiło się o tych ludziach głośno. To jest to, co jest największą zbrodnią na tych ludziach, to jest niepamięć. Ludzie bali się opowiadać o tym, że jakiś stryjek, że wujek, że ciocia, że ktoś coś miał wspólnego ze zbrojnym podziemiem w latach 44, co najmniej do roku 56. Dziś czas jest o te historie odgrzewać, opowiedzieć. Jakie one są? One nie są proste. One są naprawdę czasami trudne, ale z tą prawdą, z tą historią trzeba się zmierzyć, dlatego żeby przywrócić o nich pamięć. Dlatego te nasze starania w miesiącu marcu i będą kontynuowane także w drugiej połowie kwietnia. Ta wystawa poświęcona Polsce Walczącej, tak zatytułowanej przez IPN, zostanie zamknięta 30 marca. Ona już jest dalej zamówiona, będzie w następnych miastach. Ale wracamy do tematu pod hasłem Zaplute karły akcji. W drugiej połowie kwietnia już mamy podpisaną umowę, że wróci następna wystawa. Wystawa Polska Walcząca będzie czynna do końca marca.